Magiczne przesłanie od wróżek na ten tydzień. Mamy koniec stycznia i początek miesiąca lutego 2022 roku. Zobaczmy, co powiedzą nam dzisiaj anioły. Witam serdecznie oczywiście wszystkich słuchaczy, którzy czekają na tę kartę magiczną od wróżek. Wszyscy nowi słuchacze są serdecznie pozdrowieni ode mnie. Proszę, zasubskrybujcie mój kanał, byście dostawali codzienne powiadomienia od YouTube'a o premierkach. Są tutaj rozmaite wróżby na tematy miłosne, również horoskopy, karty anielskie, rytuały na pełnię lub nów księżyca. Zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Subskrybujcie. Oczywiście proszę o komentarze, lajki. Proszę również o kontakt ze mną na mój adres e-mailowy, jeśli pragniecie wróżby indywidualne, które są na podstawie Waszych zdjęć, dat urodzenia i Waszych osobistych pytań, robione z kart Tarota i Lenormanda. Dzisiaj, kochani, zobaczmy tę oto talię. Magiczne przesłanie od wróżek, dr Doreen Virtue. I zobaczmy, jaką kartę dzisiaj wylosowałam dla Państwa. Mamy tutaj na księżycu siedzącego aniołka, patrzącego w gwiazdy, w niebo. Jest to noc, niebo jest ciemne. I chodzi tutaj o afirmacje. Afirmacje, które robimy również tutaj na moim kanale. Rytuały przy magii świec. Wizualujemy i przyciągamy miłość i szczęście, na przykład w pełni księżyca. A wnów księżyca odcinamy wszystko, co negatywne w naszym życiu. I ta karta mówi o tym, by wznieść swoje myśli i energię na wyższy poziom. I osiągnąć to, czego pragniesz. Stosuj pozytywne afirmacje, byś mógł zrealizować swoje marzenia. Czyli te afirmacje pomogą Tobie, by przyciągnąć wszystko to, czego pragniesz. Przeczytam Państwu z książeczki, co mówi dokładnie ta karta. Afirmacje. By wznieść swoje myśli i energię na wyższy poziom i osiągnąć to, czego pragniesz, stosuj pozytywne afirmacje. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ czegoś pragniesz. Już wiesz, co to jest. Aby przyspieszyć spełnienie Twojego pragnienia, musisz wznieść swoje myśli i uczucia i przekonania na wyższy poziom. Pozytywne afirmacje mogą wzmocnić Twoją pewność siebie i wiarę, które są podstawowymi magicznymi składnikami urzeczywistnienia marzeń. Ta karta jest wiadomością dla Ciebie, byś odmawiał lub czytał pozytywne afirmacje, zwiększając swoją wiarę, optymizm i skuteczność w osiąganiu upragnionych rezultatów. Dodatkowe znaczenie tej karty. Rozpocznij dzień od czegoś pożytecznego, na przykład od modlitwy, medytacji czy przeczytaniu kilku stron podnoszącej na duchu książki. Gdy jesteś nastawiony pozytywnie, całe Twoje życie staje się też lepsze. Rezultat sytuacji, o którą pytasz, zależy od Twojego optymizmu. Pilnuj, by słowa, które wypowiadasz czy zapisujesz, były pozytywne i związane z Twoimi pragnieniami. Także myślenie pozytywne, nastawienie pozytywne ułatwia nam przyciągnięcie szczęścia i miłości. Teraz, proszę Państwa, wyciągnę trzy klucze anielskie. Te klucze powinny pomóc nam otworzyć
jakieś nowe możliwości lub poprawić nasze energie. Zobaczmy, które trzy z tych kart wylosuję. Zmierzaj do swojego celu, czyli miej swoje cele, do których śmiało zmierzasz, odważnie. Bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś. Czyli dziękuj też Wszechświatowi, Opatrzności Bożej, aniołom za to wszystko, co masz, za zdrowie, za piękny dom być może, za dzieci, rodzinę, za piękną relację. Żyj radośnie, czyli raduj się i bądź również szczęśliwy, nie tylko pesymistyczny, niezadowolony. Także bądź radosny, dziękuj za to wszystko, co masz. Bądź wdzięczny za to, co masz. I dziękuj również za to, co już osiągnąłeś, osiągnęłaś. Także afirmacje. Proszę Państwa, zapraszam również na mój kanał pod playlistą. Afirmacje znajdą Państwo moje własne afirmacje, medytacje z magią świec z okazji pełni i nowiu księżyca, które możecie wspólnie ze mną odmawiać i odsłuchiwać i powtarzać. Zapraszam serdecznie. Życzę Wam pięknego, pozytywnego tygodnia i do usłyszenia już wkrótce.